Witajcie. Cześć. Cześć, witamy. Widzimy się z wami w Warszawie w hotelu Sheraton, natomiast powód, dlaczego się spotykamy się, może w kilku zdaniach opowiecie naszym widzom o promocji jakiego najnowszego międzynarodowego utworu muzycznego chodzi. W tym momencie promujemy piosenkę Letto 23. Jest to marzenie włoskiej piosenkarki Azzurry Lorenzini. No i jej marzeniem było, żeby ta piosenka w wersji polskiej była w Polsce, a w innych krajach w różnych językach. I my reprezentujemy tutaj Polskę, śpiewając w języku polskim Letto 23. Jest to piosenka nieprzetłumaczona, lecz na historii Azzurry po prostu jest napisany polski tekst przez Sylwię Gawłowską. A proszę, warto tutaj powrócić do samej genezy powstania współpracy. Właśnie w jaki sposób doszło do tego, że jednak zawiązała się współpraca i jednak państwo zgodziliście się na wspólne wykonanie tegoże utworu? To tak nie, do końca nie tak, że zgodziliśmy się. To był casting. Giovanni Herrera, producent muzyczny oraz producent Sanremo Festival Rock, zadzwonił do nas w listopadzie, czy wzięlibyśmy udział po prostu w castingu. Nagraliśmy próbkę, przeszliśmy. A skąd wiedział o nas? W branży muzycznej jesteśmy znani również z projektu Tribute to Albano e Romina Power jako Androe Carina i właśnie stąd zadzwonił, porozmawialiśmy, nagraliśmy i przeszliśmy dalej casting. Może Andro, ty powiedz tak, coś, lub Andrzej, lub Anet, wiesz. No i bardzo mało czasu tak naprawdę było na nagranie, bo tam w sumie w kilka dni numer powstał. No i mamy nadzieję, że efekty się spodobają widzom. A proszę powiedzieć, w jakich językach, jakie kraje wykonują dany utwór? Niemiecki, francuski, arabski, włoski, polski, duński, portugalski. Wszystkie? I jeszcze chiński, azjatycki jeszcze. Tak. O czym dany utwór opowiada oraz tak naprawdę jaką historię opowiada? Od kogo właśnie ten utwór powstał? To znaczy nie tyle, co sam utwór powstał, co ogólnie cała ta historia związana z utworem. Ta piosenka opowiada o... Zresztą może powiedzmy tak. Zostanie włączona ona, a państwo zobaczycie tak naprawdę, o czym ta piosenka opowiada. Ja tylko powiem tyle, że Azzurra chorowała na chłoniaka i zmarła w wieku 32 lat. I jej marzeniem było właśnie, żeby jej piosenka po śmierci była śpiewana w każdym kraju. Warto również naszym widzom przypomnieć, skąd wywodzi się państwa nazwa Ankara, ponieważ większość osób Ankary kojarzy z Ankarą, z turecką Ankarą, natomiast geneza nazwy waszego duetu zupełnie jest inna właśnie. No tak, tak naprawdę od imion, skróty imion naszych, Andrzej, An zaczerpnięte, natomiast Karina miała, czy ma dalej pseudonim Kara, mówią niektórzy na nią. Jest Ankara po prostu, a Y to jest taki nasz łącznik wspólny, nasz znak. A powracając do waszej już osobistej twórczości artystycznej, muzycznej, przede wszystkim skąd czerpiecie inspirację przy tworzeniu utworu, oczywiście teledysku, bo na swoim koncie jednak macie ogromny dorobek artystyczny. Z życia tak naprawdę większość utworów czerpiemy z życia, z rzeczy, które przeżyliśmy lub najbliżsi nasi przyjaciele, znajomi przeżywają, więc te historie powstają na bazie tego prawdziwego życia. Przeglądając, czy to wasz kanał na YouTubie, czy ewentualnie przeglądając informacje w social mediach, można zauważyć, że wy albo co rok, albo co dwa lata wydajecie kolejny teledysk tak naprawdę. Rzadko kiedy u was jest ta dłuższa przerwa, na przykład 4 lata, owszem, był taki okres, natomiast skąd właśnie macie tak dużo czasu, aby z jednej strony koncertować, z drugiej strony jednak tworzyć kolejne swoje utwory, dzieła, a z innej strony dość tak aktywnie w mediach uczestniczyć, brać udział?
Tak jak powiedziałeś, 4 lata, to jest, mówimy tutaj o Radio Opole, Dobre Granie, tam byliśmy 4 lata temu u chłopaków w programie, ale długie przerwy nie, nie mamy długich przerw. Ankara istnieje od 2008 roku, naszym ojcem chrzestnym jest Andrzej Grybiński i tak naprawdę staramy się raz do roku wypuszczać singla, przynajmniej tak. Tak, no teraz będzie częściej, tak, mam taką nadzieję, tak? Bo mamy duży zapas utworów w szufladzie, także tak, będzie częściej wypuszczane. I mamy nadzieję, że w tym roku 2023 ukaże się nasza autorska płyta Ankara. A proszę powiedzieć, u was to jest jaki podział obowiązków? Kto z was pisze teksty, kto tworzy muzykę, czy jednak tutaj jeszcze macie swoich przyjaciół, współpracowników, którzy ewentualnie was wspierają? Czy wiesz, do tej pory współpracowaliśmy z różnymi producentami, autorami tekstów, kompozytorami, sami pisaliśmy, między innymi Marcin Kindla, Łukasz Drozd, Tomasz Lubert, teraz tak na szybko, to Sylwia Gawłowska. Tak. A moja siostra pisze również teksty, tak. Ania Piecyk. No i tak naprawdę tworzymy, bardzo dużo sami piszemy. I muzyki, i tekstów. Zazwyczaj jest tak, że siadamy sobie przy pianinku, albo na przykład jest kawa rano, tak. I Andreo idzie na przykład do pianina, lub ja, lub się wymieniamy. To jest po prostu tak spontaniczne i tak intuicyjnie to robimy, że to płynie po prostu samo z siebie, naturalnie. Czyli obecnie, jak rozumiem, skupiacie się na wydaniu waszej najnowszej autorskiej płyty, która ukaże się w przyszłym roku. Tak, planujemy. Tak, planujemy. A teraz wyszła nasza włoska płyta, Tribute to Albano Romina Power, w naszych aranżacji, gdzie współpracowaliśmy z Łukaszem Drozdem właśnie nad tą płytą. Tak, a tytuł płyty Amore per l'Italia, wszędzie dostępna w streamingowych muzycznych serwisach. Także zapraszamy do posłuchania. Proszę powiedzieć, jakie również macie plany zawodowe na najbliższy okres, oczywiście za wyjątkiem wydania płyty, za wyjątkiem promocji najnowszego międzynarodowego utworu. Czy jednak jest jeszcze coś, o czym nie wiemy? Sami chyba nie wiemy. No, plany mamy mocne, dosyć związane z koncertami właśnie Tributo Albano Romina Power. Myślimy o koncertach już tak dosyć bardzo mocno nawet z orkiestrą symfoniczną, ale to w planach. Natomiast koncertowo polski projekt na pewno będziemy też ruszali mocno do przodu. Tak, a jeżeli chodzi tutaj, co Andrzej powiedział, że z orkiestrą symfoniczną, to mieliśmy już koncert z orkiestrą symfoniczną. Występowaliśmy w Festiwalu Kultury Włoskiej, tak, z orkiestrą symfoniczną imienia Tadeusza Wicherka, tak. Więc poszło super, rewelacyjnie i jest to bardzo fajny materiał właśnie, żeby grać koncerty z orkiestrą symfoniczną. Kamila Kościelniak prowadzi nasz fanklub oraz Albano e Romina Power. Współpracuje z nimi, jest w stałym kontakcie i właśnie dzięki Kamili podarowała Albano i Rominie naszą płytę. Także Albano e Romina Power wiedzą o naszym istnieniu, słyszeli nas i oczywiście osobiście również mieliśmy przyjemność poznać ich. No i tak płynie ta muzyka włoska również. Ja dodam jeszcze, że tak naprawdę wie o nas autor tekstów większości, do których większości pisał teksty dla, tak, Albano Romina Power. Mm-hmm. Mineloni. Tak. I tak naprawdę wysłał do nas wiadomość, że słyszał naszą płytę tą w języku włoskim i że gratuluje i jest pod ogromnym wrażeniem. No i dla nas to jest ogromny zaszczyt i bardzo nam jest miło. Jak rozumiem, żadnych zastrzeżeń tutaj od autora tychże utworów, jak i zarówno od samych wykonawców, od właścicieli praw tychże autorskich nie ma do was. Czyli wręcz odwrotnie, wasze wykonanie podoba się wszystkim. Mamy taką nadzieję. Znaczy z tego, co napływają do nas informacje, to tak. A proszę powiedzieć, czy jeszcze w tym roku będziemy was mogli zobaczyć na którejś ze scen muzycznych, czy raczej wasze plany jednak sprowadzają się do przyszłego roku? W najbliższą niedzielę właśnie mamy koncert w Siemianowicach Śląskich.
Na ten moment tyle i tak, no i od nowego roku na pewno mocno też koncertowo. Osoby zainteresowane jeszcze mogą nabyć, rozumiem, bilety, czy to jest koncert niebiletowany? Biletowany. A gdzie można nabyć? W Siemianowicach prawdopodobnie. Tak, w Zameczku. Jest na naszej stronie Andreo e Carina na Facebooku, na Instagramie informacje, plakat, gdzie można nabyć bilety. A jeżeli chodzi o waszą najnowszą płytę, z tego co wiedziałam, że w Empiku, z tego co wiem, jest dostępna, tak? Tak. Jest dostępna oczywiście nie tylko najnowsza płyta, ale i starsze płyty. Wszystkie single do tej pory, które wyszły, także jak najbardziej. A osoby zainteresowane na przykład waszym występem, waszym koncertowaniem, z kim powinny kontaktować? Czy poprzez social media, czy ewentualnie bezpośrednio do waszego menadżera, o ile posiadacie menadżera? Można poprzez social media. My jesteśmy aktywni, dostępni prawie, że tak w cudzysłowie powiem, wszędzie. Więc można pisać do nas bezpośrednio. Zawsze każdemu odpowiemy, spotkamy się, jeżeli są takie osoby, które chciałyby się na przykład z nami spotkać. My jesteśmy otwarci i chętni. A co do koncertów, to na ten moment koncerty Andrzej ogarnia. Ogarniam. Także na stronie internetowej andreocarina.pl jest namiar. Zapraszamy bardzo. Chętnie nawiążemy współpracę. Czy już macie plany na Święta Bożego Narodzenia oraz na Sylwestra, czy na przykład nie obchodzicie Święta Bożego Narodzenia? Jak to jest u was? My w tym roku będziemy na ogromnej i wspaniałej uroczystości. Nasza przyjaciółka wychodzi za mąż właśnie w tym okresie świąteczno-sylwestrowym, więc robimy sobie wolne i będziemy właśnie z nimi. Co dla nas, tak, dokładnie. I na samo zakończenie proszę jeszcze naszych widzów zachęcić do obejrzenia waszego najnowszego teledysku, jak i zarówno najnowszego międzynarodowego utworu, gdzie można akurat znaleźć te wasze utwory i teledyski, na jakim kanale, oraz do zakupu waszej najnowszej płyty, która już tuż ukaże się. Zapraszamy na nasz kanał Ankara Music na YouTube lub do wszystkich streamingowych serwisów muzycznych, również pod nazwą Ankara lub Andreo e Carina. Zapraszamy. Wszystkie utwory dostępne do posłuchania lub do nabycia. Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie.